Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie. Od 2015 roku legniczanie oddają hołd bardom. Tym razem legendarnemu wokaliście zespołu Dżem, Ryszardowi Ridlowi. Tym razem przyniósł Jacek Dewódzki, to jest były wokalista Dżemu, który kilka lat pracował z Dżemem, kilka płyt nagrał. No i miał te trudne zadanie z lipskiego rocka i bluesa, no stanąć bezpośrednio po śmierci Ryśka Ridla przed mikrofonem i kontynuować tam pracę. Odkąd nie gra z Dżemem, gra teraz kontrabandem, to kotuje też to, co nagrał z Dżemem, jakie wszystkie piosenki Ryśka też śpiewa, tak dlatego też tą najnowszą część Ryśkowi poświęcamy. Poza tym w koncercie wezmą udział lokalni młodzi artyści. M.in. Nicole Wardę z Marcinem Gołdą, Patrycję Kamole, zespół Details, Let's To Eat, to będzie taki debiut u nas muzyczny, oraz Monikę Workurn. Oni jak zawsze przygotowali repertuar wszystkich naszych wielkich nieobecnych, bo poza tutaj Ridlem i Kaczmarskim, gdzie wspomnę m.in. Czesia Niemena, Grechutę Młynarskiego, Kręczona i też innych wielkich nieobecnych naszych poetów. Wieczór z bardami odbędzie się 3 listopada o godzinie 19 w klubie Spiżarnia.